Wyrażenie postaci 3x plus 1 przez x minus 2 odjąć 2x minus 1 przez x plus 3 jest równe. Żeby odjąć sobie dwa ułamki algebraiczne, no trzeba mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych dwóch mianowników. Czyli pierwszy ułamek muszę domnożyć górę i dół przez x plus 3, a drugi ułamek domnażam górę i dół przez x minus 2. Co otrzymamy? Otrzymamy w pierwszym ułamku będzie 3x plus 1 razy x plus 3 przez x minus 2 razy x plus 3, a w drugim ułamku będziemy mieli 2x minus 1 razy x minus 2 przez x plus 3 razy x minus 2. Zobaczmy, że mianownik już jest wspólny. Teraz co? Trzeba wymnożyć liczniki. No to sobie wymnóżmy. Weźmy zatem to na wspólną kreskę ułamkową. Mamy x minus 2 razy x plus 3, a w liczniku będzie 3x razy x, to jest 3x kwadrat. 3x razy 3 to jest 9x. 1 razy x to jest x. 1 razy 3 to jest 3. Odjąć. 2x razy x to jest 2x kwadrat, 2x razy minus 2 to jest minus 4x, minus 1 razy x to jest minus x, minus 1 razy minus 2 to jest plus 2. I co tutaj mamy dalej? Porządkujemy. Mamy 3x kwadrat minus 2x kwadrat to jest x kwadrat, a 9x plus x to jest 10x, tutaj mamy w nawiasie minus 5x, minus minus 5x to jest plus 5x, 10x plus 5x to jest 15x, No już tutaj nam się formuje odpowiedź i mamy 3 odjąć 2 to jest 1 przez x minus 2 razy x plus 3. Odpowiedź A. Ciąg A.